Hej kochani, słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na vlog, który będzie składał się z dwóch części. Pierwsza, rutyna poranna w formie opowieści, a potem już bez dzieci, pojedziemy na zakupy, zrobimy jakiś mały haul spożywczy. I co jeszcze? O, jeszcze muszę auto zatankować. Także serdecznie Was zapraszam i zaczynamy.
felt your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay chill right now and don't let your eyes off the prize. I know you want it to be easy, so let your guard down and I said, see it in your mind, trust that, have what it takes inside, 'cause you can make it too. Mama już w domu, cisza i spokój. I pojedziemy zaraz na zakupy, ale zanim pojedziemy, to muszę ogarnąć jeszcze kuchnię. A tutaj kupiłam ostatnio zegar. Właśnie włożyłam do niego baterię i coś tam pyka, ale nie wiem, czy on się porusza, bo jak nie, to muszę go zwrócić. Ale tak mniej więcej wygląda ta kompozycja, którą Wam pokazywałam z tych rzeczy, które ostatnio kupiłam. I na razie dałam ten świecznik tutaj, bo on bardzo ładnie się na tej ścianie odbija. Więc tu mam drugą świecę, więc będę musiała to rozdzielić jeszcze jakoś. Słuchajcie, wczoraj od Was dostałam masę propozycji na filmy na ten tydzień, na vlogi. I większość odpowiedzi to były normalne vlogi, takie codzienne życie. Ale bardzo dużo było na przykład zakupów, sklepów, hole spożywcze, rutyny, więc proszę bardzo, dzisiaj rutyna poranna. W kolejnym dniu będzie rutyna wieczorna, dzieci, więc proszę bardzo, chcecie, macie, ze mną jak z dzieckiem. Słuchajcie, i co jeszcze tam było? Było dużo na przykład przepisów i przepis, będzie bardzo fajny przepis na szybki, ja znowu z tym palcem, będzie bardzo fajny przepis na szybki obiad na Zapytaj Anię już w czwartek i zamiast vloga na Family Beauty Box w czwartek będzie filmik na Zapytaj Anię, także tam Was zapraszam na taki szybki obiad i serdecznie Wam dziękuję, bo właśnie dzisiaj wybiło 10 tysięcy na Zapytaj Anię, także o, tak się bardzo cieszę. Dobra, teraz się będę mniej cieszyć, bo muszę posprzątać kuchnię, zanim pojadę, bo nie cierpię, słuchajcie, wracać do domu, jak wiem, że mam bałagan i potem wchodzę do tej kuchni, a wiecie, kuchnia jest od razu na wyjściu i co poza tym to jest moje królestwo, więc zawsze musi być wysprzątane. Także sprzątamy. Kto mi pomoże? Czy to nie wygląda od razu lepiej? Słuchajcie, zdradzę Wam taki sposób na dobre samopoczucie. Ten timelapse, który oglądaliście, trwał mojego czasu 15 minut, więc przez 15 minut jesteście w stanie sobie posprzątać kuchnię, przemyć blaty, a tym samym wprowadzić taki spokój, samozadowolenie. I słuchajcie, tylko 15 minut wystarczy na to, żeby posprzątać sobie kuchnię. A to jest serce domu, więc przynajmniej ta kuchnia musi być wysprzątana. Zostały mi jeszcze ścierki. Gąbkę sobie już włożyłam do mikrofalówki. Na pewno znacie ten sposób, a jak nie znacie, to raz dziennie jest dobrze sobie wrzucić do mikrofalówki ścierki. O, gorąca. A to dlatego, żeby się pozbyć. A przynajmniej raz na dwa dni. I słuchajcie, ze szmatką jest jeszcze o tyle dobrze, bo szmatkę jak sobie wywiesicie do wyschnięcia, to po wyschnięciu rano ona traci ponad 90% tych bakterii. Natomiast
taką gąbką, to już trochę gorzej, więc gąbkę sobie na pewno zawsze wrzucam do mikrofalówki. A poza tym ścierkę to przynajmniej raz na parę dni wymieniam na nową. To znaczy na nową, bo tą daję do prania. Tu mam jeszcze ścierki. Tu mam jeszcze gąbeczki nowe. A tu mam komplet ściereczek, ale zużywam je, a potem je wszystkie razem biorę. Okej, okay. Powinnam głowę umyć, ale nie myję, bo jeszcze dzisiaj będę ćwiczyć. Biorę sobie torby i jedziemy na zakupy. What? To co? O matko, co tu się dzieje? Słuchajcie, mam nadzieję, że ja będę umiała wrócić do domu. Coś mi się wydaje, że będę ostatnią warstwę asfaltu kłaść. To jest super, to mojemu tacie się bardzo podobało, bo nasza ulica już jest praktycznie skończona i w takim przypadku jest tak, że zanim zaczną budować domy, robią drogę, robią studzienki, robią wszystko, żeby mogły jeździć po niej auta ciężarowe, ale nie nakładają tej ostatniej warstwy. I teraz przed nałożeniem ostatniej warstwy asfaltu na przykład robili pewne takie korekty, poprawki, tam gdzie na przykład już była dziura, no to dziurę przykryli i dopiero teraz będą kłaść już ostatnią warstwę asfaltu, także będzie ślicznie, bo już nie będą tutaj jeździć takie ciężkie tiry, które dowożą właśnie wszystko do budowy domów. Jadę, ale ciepło. Już się robi tak ciepło znowu. I przez najbliższe 2 tygodnie będzie coraz ponad 30 stopni, ale planujemy w najbliższy weekend pojechać w końcu na plażę, nad ocean. Zatankować. Najpierw zatankować, bo nigdzie nie dojedziemy. Słuchajcie, już jestem. Wybrałam najbliższą opcję, to jest Harris Teeter. O, zobaczcie, jakie piękne kwiaty. I dynie. Są fajne cytrusy, coraz ładniejsze. Tu już sobie wzięłam na rosół. Taki duży seler. Jak przyjechałam do Stanów, to wydawał mi się seler taki drogi. Ja raz za jeden seler zapłaciłam $7. Bo był bardzo duży i ciężki. On jest koło 3 czy 4 dolarów za funta. Czyli tak niecałe pół kilo. Tu mam pietruszkę, bo nie mam korzenia, nie mogę znaleźć nigdzie korzenia z pietruszki i biorę sobie zawsze natkę, ale za to dużo, marchewkę, por i grejpfrut. Ale to może wam potem pokażę wszystko już w domu. W większości sklepów w Stanach są najczęściej Starbucksy. Także Starbucks tutaj to jest najbardziej popularna kawiarnia. Ananas, weźmiemy sobie jeden ananas. O, jaki fajny. Ile kosztuje? 2,99. Ok. O, i granaty już są. Ale jeszcze jakieś takie małe. Mango weźmiemy Sebastianowi. O, zobaczcie, jakie piękne dynie. Wow. Jak sztuczne wyglądają. Prześliczne. To one są tutaj z okolicznych farm. Ale ładne. O, te jakie fajne. Piękne. O, a tu już rzeczy na Halloween.
Ale to są, to jest akurat sklep, w którym jest najmniej rzeczy na Halloween. Może w przyszłym tygodniu, albo tak za 2 tygodnie już zrobić jakiś filmik na Halloween. No i słodycze już też się zaczynają. Ale te kartki. Kartki na Halloween. Boo. Słuchajcie, już w domu. Już wam pokazuję, co kupiłam. Mniej więcej wam pokazałam wszystko w sklepie. Ananas. Grejpfruty. Uwielbiam grejpfruty po prostu. Marchewki. Praktycznie nie było żadnej różnicy między organicznymi a nieorganicznymi. Tam było chyba 20 centów. Tak samo było z porem. Były w tym samym, w tej samej cenie. Organiczne i nieorganiczne, więc ja sobie zawsze sprawdzam. O, oczywiście. Tak dla porównania. I dwa pęczki pietruszki. I tym razem kupiłam nóżki z kurczaka. I na tym zrobię rosół. Takie nóżki kosztowały 7,50. Dwa mango. Mango u nas są przede wszystkim Sebastianie. I selen. I słuchajcie, mówiłam wam w sklepie, że kiedyś zapłaciłam 7 dolarów. Przebiłam mój rekord. Za ten seler zapłaciłam 8,50. Po prostu katastrofa. Jedyne co jest ogromny, ja sobie go podzielę na 5 części, może 6. I będę go miała po prostu na dłużej. Ok, a teraz już robię. Teraz już robię rosołek. Owoce na bok. Przygotuję sobie wszystkie warzywka na rosół. Mówiłam wam o tym wiele razy, ale jeszcze będę co jakiś czas przypominać taki mój sposób na włoszczyznę. Ja kupuję sobie więcej, dzielę sobie to na 3-4 porcje i raz w tygodniu robię zupę, czasami nawet 2 razy, ale już te warzywa mam podzielone na przykład na 4 paczuszki, zaraz wam pokażę. Wkładam sobie je do takiego woreczka, zamrażam i potem tylko wyciągam albo kupuję mięsko, do tego wrzucam worek włoszczyzny i mam zupę gotową. I to tak mi ułatwia życie, tylko raz w miesiącu zrobić wszystkie warzywa, nawet większą ilość i macie na dłużej. Każdy ma swój sposób na rosół. Ja zawsze robię na kurczaku, żeby był właśnie taki delikatny, nie za mocny. Niektórzy mieszają kurczaka z innymi mięsami. Oj, za dużo. Ale było za mocne. Dobra. 4-5 kulek i lubczyk. Lubczyk jest głównym składnikiem magii. Tak z ciekawości. I pieprz. Na razie nie solę, bo solę dopiero pod koniec. A dlaczego? Bo mięso by się ścięło za szybko. Potem sobie doleję wody. Ok. Koniec. Robota zrobiona. Najważniejsze to, żeby się przygotować na przyjście dzieci za ileś tam godzin, ale ten rosół będzie sobie pracował też parę godzin na bardzo małej, niskiej temperaturze. Ja uciekam teraz montować, bo już jest godzina 10:20, czyli tak przynajmniej jestem godzinę do tyłu, ale to jest taki eksperyment, bo ten film nagrywam w tym samym dniu, w którym wy go widzicie, więc taka nowość dla nas. Jak wam się podobało albo chcecie więcej takich filmików,
to zostawcie kciuka w górę. Kawa, moja kawa. Oczywiście subskrybujcie, jak tego nie robicie, bo teraz mamy tydzień vlogów i będzie intensywnie. Już jest intensywnie! I nie zapomnijcie o drugim kanale. Zapytaj Anię. Pa!